Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Mam dla Was kilka ogłoszeń, tak na początek. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube. Pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu EkoRepetycje. Moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów. W razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu czeskom, dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu Facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To tanie za darmo, jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy. Jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, który wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Dzisiaj wyjątkowa partia. Miałem możliwość zagrania z arcymistrzem, moi drodzy. Tutaj go macie. Naprawdę nie chcę się podejmować czytania. No ale pozdrowienia z Indii, tak? I tutaj macie jego stronę na portalu FIDE. W standardzie 2273, na czeskomie 2457-8, coś takiego, przed tą partią. No i cóż, dlaczego ta partia jest tak wyjątkowa? No to już sam, no właśnie, przed chwilą Wam powiedziałem, no wygrałem z arcymistrzem. Zawsze takie zwycięstwa cieszą. Właściwie każda gra z arcymistrzem cieszy, bez względu na to, czy jest to zwycięstwo, remis, czy porażka. To jest jednak, no, że tak brzydko powiem, fajny skalp, więc warto się tym pochwalić. Więc zobaczcie, moi drodzy, jak do tego doszło. Zagranie skoczek pionek i tutaj pionek. Jest to bodajże obrona Larsena. Na pewno jest tutaj zagranie pionek B3. To jest na pewno obrona Larsena. Po tym skoczku chyba także, a może jakiś dziwny Reti, kto go tam wie. Prawda jest taka, że nie znam tego debiutu. Więc właśnie, moi drodzy, większość z Was by teraz była zalana potami, no bo jejku, no nie znasz debiutu, no i jak ty to grałeś? Zgodnie z panującymi zasadami. Ten drugi ruch gońcem był ostatnim ruchem debiutowym. No ale no dobrze, no to w takim razie dlaczego tutaj gońcem? No bo zobaczcie, jest skoczek, jest goniec i atakują podwójnie pole E5. Bardzo bym chciał zagrać E5 pionkiem, ale nie mogę, ponieważ bym go zabił. Dlatego też związałem skoczka. On się broni, wybijam. Ja wiem, że no na raty no, taki troszeczkę niedorozwój będzie, ale dzięki temu mam centrum. Prawda? Centrum jest moje. Więc no to bardzo fajnie wygląda. Nie? Co prawda on ma dwa gońce, tego gońca takiego no, bardzo fajnego, rozwiniętego. No ten goniec może być jakimś jego problemem, no bo cóż, no nie jest tak pięknie rozwinięty jak ten, to na pewno. Z drugiej strony, no teraz ładnie zagrał D3, no bo gdyby tak nie zagrał, gdyby zrobił roszadę na przykład, no to by dostał E4, przepraszam. No i więcej przestrzeni dla mnie, więc no on też walczy o przestrzeń, rozwijamy się, jak najbardziej okej. Okay. Tego G3 nie rozumiem. G3 było takie podejrzane dosyć, a to ze względu na fakt, iż ten goniec tutaj wróci najprawdopodobniej, ale no zawsze to jest jakieś osłabienie.
W tej sytuacji po prostu bym zroszował, albo po prostu zagrał królową, zrobił długą roszadę, chociaż długa roszada tak nie do końca, no bo zawsze ja tutaj będę biegł pionami. No dobrze, zagrane, roszada. Także zrobił roszadę, więc no planuję po prostu tutaj sobie ustawić. Gram B5. Jest zaznaczone jako duży błąd, jednak no dosyć logiczne, no bo przede wszystkim no chcę tutaj zrobić jakieś rzeczy w centrum, prawda? Więc pyk, skoczek tutaj, no bo tutaj jest podbiciem, nie mogę zabić, no bo od razu leci mi skoczek, prawda? No to zabicie nic mi nie daje, no bo zabiję tym pionkiem. No i tak naprawdę nadal będzie nacisk na tą przekątną, a jego tutaj słaby pionek, ten na D3, zniknie, prawda? Więc po prostu my od razu atakujemy tego pionka. No przeciwnik broni, no przeciwnik jest arcymistrzem, więc no wiadomo, że będzie widział. Tutaj takie ciekawe poświęcenie. I teraz bardzo fajny ruch. Zagrałem C4. Poświęcam wieżę, poświęcam jakość. A dlaczego tak? No dlatego, że no właśnie ma tutaj bardzo fajne, słabe pola. To jest taka czysta dywagacja. Ciężko mi powiedzieć, czy udałoby mi się tutaj coś zdziałać. No arcymistrz nie zagrał, zagrał najlepszy ruch w ogóle w pozycji, jest plus 5,5, no to to jest masakra, także dobry ruch, no ale no teraz przynajmniej nie tracę jakości, przynajmniej no tej, co sobie poświęciłem. No chcę wymienić jedną parę gońców, no i ta pozycja już wygląda całkiem ok. No wieża tutaj z jakimś atakiem na gońca, może tutaj się coś fajnego wydarzy, goniec ucieka, no ten ruch taki, nie? Najpierw tu, a później tutaj. No ale no cóż, bałem się przede wszystkim tego, że jeśli by zagrał mi tak, no to muszę odejść tym skoczkiem gdzieś i on mi wjedzie na D7, więc po prostu bronię się przed tą groźbą. Wymiana, wymiana, skoczek tu. No i teraz mój przeciwnik grabi centrum. Ten ruch jest błędny. Dlatego chociażby, że daje mi możliwość pchania piona. Co powinien zagrać? To jest dobre pytanie. Być może po prostu albo pionek do przodu. Ten pionek do przodu całkiem spoko wygląda. D6 jest najlepsze. No dobrze, więc po prostu D6, nie? No to on gra coś takiego. No i ja gram już C4. Mamy pionka mniej, prawda? Mamy pionka mniej, jednakże w ogóle teraz zmienię, żebyście nie widzieli całej partii od razu. Zmienię ten, to znaczy tak, C4. Mamy pionka mniej, dlatego ten pionek, on musi iść jak najdalej. No bo na polu C5 on jest, on żadnego zagrożenia tutaj na razie nie stwarza, nie? Przeciwnik zawsze może jakoś zablokować, chociaż no w ten sposób jakoś tak nie do końca, no bo wiadomo, od razu skoczek wskoczy, no ale powinien coś robić z tym pionkiem, na przykład wieżę tutaj. Ja na szczęście biegnę, dalej biegnę, na polu C3 on już jest bardzo niebezpieczną figurą. Figurą, no poniekąd figurą. Przeciwnik gra E6. Wow, prawda? Bardzo fajnie to wygląda, no bo co, no skoczek podbiciem, pionek podbiciem, no coś tu trzeba zrobić. No jeśli wybije, no to z szachem, albo nawet zabicie pionkiem. No i zabicie pionkiem, no i ten pionek będzie atakował skoczka, tutaj jakiś przechodni, no bardzo fajna inicjatywa po stronie przeciwnika. Zatem moi drodzy, pierwszy raz proszę was, żebyście przystopowali to wideo i znaleźli najlepszy ruch dla białego, dla czarnego. Witam po przerwie, zaczekałem tam jakiś moment, no ale no wiadomo, no, wy zawsze możecie sobie przystopować to wideo, zatem mieliście nielimitowany zakres czasowy. Po E6 ja zagrałem great move'a C2. C2 z atakiem na wieżę. Zatem jeśli po prostu zabije tu, no to dostaje królową. On pobije, pyk, idzie tutaj najprawdopodobniej, albo się zasłoni. Jest całkiem ok, nie? Więc jeśli coś takiego, mogę tak zagrać w ogóle? Bo on może mi też dać szacha królową. To po prostu ja bym dał szacha. On pyk. I oczywiście to jest wygrana pozycja, bo już mam jakoś więcej, więc to na spokojnie.
Tylko moje pytanie brzmi, czy można tutaj go od razu ostrzyc? No po prostu, no, straszne jest to, że on będzie promował tego piona, więc po prostu zabijamy pionek do przodu, jakość do przodu, więc no tutaj bardzo fajnie to wygląda. Po tym ruchu przeciwnik nie zabija skoczka, no arcymistrz, więc wiadomo, daje szacha. No cóż, jeśli zabijemy, no to będzie jakiś tutaj wjazd taki fajny, może jakieś remisy, coś nie wiadomo, tutaj jeszcze ten pionek będzie biegł. No fajnie to wygląda. Nie zabiłem, zagrałem króla na F8. Przeciwnik broni piona. Ponownie, moi drodzy, stopujcie proszę wideo, znajdźcie najlepszą odpowiedź dla czarnego. Witam po przerwie. Zatem najlepsza odpowiedź dla czarnego to wieża B1. Wow. Wieża B1. Wygląda całkiem spoko, no bo jeśli pobije, no to my bijemy, mamy królową. Za wieżę. Nie, no tak, no za wieżę. Po prostu. Nie, co ja mówię? Królową za darmo. Po prostu jeśli pyk, pyk, pyk. Mamy dwie królowe skoczka na królową i gońca. No to jest banalna wygrana. Oczywiście przeciwnik tego nie bije, ale no co zagra? Zagrał królowa E8 z szachem. Wymuszone. Szach. Great move. Taki myślałby kto great move. Szach, bicie, bicie. I teraz, moi drodzy, co byście zagrali? To już nie jest żaden konkurs, ale możecie sobie przystopować i znaleźć najciekawszy ruch, ale ja już wam go od razu pokazuję. Jest to królowa G7. Królowa G7, ponieważ no, jeśli byście poszli tutaj na przykład, no to wygląda tak trochę podejrzanie, moi drodzy. A tu nie można, bo jest ten. To wygląda na mata w ogóle już, tak? Chwila, no muszę, bo ślepota mnie dopadła. Tak, no to jest po prostu mat. Więc no fajnie, nie? Więc nie możemy tak. Gramy królową G7. Jeśli wybije, to my wybijamy. No i tutaj jest problem. No bo nie może pobić, bo jest królowa. Nie może obronić. Jeśli zagra, nie wiem, na przykład wieżę tu, to po prostu wybijamy i promujemy pionka. Zatem przeciwnik odchodzi na D. Tak naprawdę, no, to już jest przegrana pozycja, więc jak to kontynuować? Zabijać od razu wieżę? To znaczy, ja dałem szacha. Wydaje mi się, że jest to znacznie lepszy ruch. No bo jeśli teraz odejdzie, no to my bijemy i to już będą maty, prawda? To znaczy teraz i tak już są maty, no ale no zawsze warto z tempem jakoś jeszcze wtrącać, wprowadzać figury do gry. Zatem teraz jest szach, pyk. No i to jest już ostatni ruch, moi drodzy. Genialny ruch tym razem. Jak najlepiej wykończyć białego króla, moi drodzy. Macie chwilę. Wydaje mi się, że to było dosyć proste do zagrania. Oczywiście wieża E1 zaznaczona genialnym posunięciem. Dla mnie to było takie oczywiste, tak jak powiedziałem. Zatem bicie, bicie. Mamy królową, pyk, no tylko tutaj, no i mat. Bardzo fajna partia. Po prostu, no, takie zwycięstwo z arcymistrzem to zawsze jest coś wyjątkowego. Więc dzięki za wysłuchanie, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Liczę na subskrypcję, moi drodzy, no bo dzięki temu mój kanał rośnie i będzie mógł docierać do szerszego grona odbiorców. Życzę wam wszystkim zdrowia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.